Siemanko, z tej strony Sebola, dzisiaj lecimy z dalszą częścią Duma 3. A pytanko na dzisiaj brzmi, czego szukałem w szafce 63 w ostatnim odcinku? Odpowiedzi piszcie w komentarzach. Dobra, skończyliśmy tutaj przed przyciskiem. Obiecałem, że w tym odcinku naciśniemy ten przycisk. Zobaczymy, co się stanie. A przeczuwam dość gruby rozpierdol. No jak pamiętacie, w ostatnim odcinku tutaj te głowy latające się pojawiły i nieźle mi spuściły w pierdol dosyć mocny. No ale tragedii nie ma, na szczęście. Jakoś udało się przebrnąć. Tutaj jest 100 życia. Uzupełniliśmy, patrzcie, jest 0. A było 100 na początku, więc domyślacie się, w jakim kiepskim stanie byłem, jak tutaj doszedłem. No i dobra. No i co? A, i jeszcze w ostatnim odcinku znaleźliśmy plazma gana. W ogóle wiem właśnie, że to już jest plazma gan, bo w ostatnim odcinku tam szafkę szukałem numerku do szafki, że nie wiem, czy to plazma gan, czy coś tam, potem na ekranie zobaczyłem, że ta broń się nazywa plazma gan po prostu. I najwyraźniej w dwóch miejscach można było ją znaleźć, no nie? Że to nie była po prostu stricte amunicja. No ale dobra. Myślę, że tak, wezmę sobie karabinek na razie, bo tutaj większe dystanse są, to trochę łatwiej z karabinu napierdalać. No i naciskamy ten przycisk legendarny, no. Uwaga. 3, 4. Bum. O, cutscenka. No, ziomek z BFG idzie. Znaczy chyba z BFG, na to wyglądało, jakby to miało być BFG. Kurwa, to ta kamera za nimi aż tak bardzo podąża? A to co za Azjata był? Wszystko stable. No dobra, to niezłe kamery, no nie? Jak tak leciało za typem? O, zaraz. Czy ja mogłem coś kliknąć? Właśnie mówiłem, że tak głupie trochę jest, że trzeba najechać, żeby wiedzieć, że ten rzecz można kliknąć dopiero. No dobra. Okej, okay, tutaj coś wyskakuje. O, głowy właśnie. Skurwiałe głowy. Zaraz, lepiej chyba shotguna i poczekać, że będą bliżej. Za mną są. Wow, wow. No mówiłem, te głowy to jest ciężki przeciwnik bardzo. O Jezu! No, nie mogę ruszyć się. O matko, kurde. To niezły początek odcinka, szczerze mówiąc. Tak mnie dopchnali trochę do ściany. No powiem szczerze, te głowy to jest najcięższy przeciwnik na ten moment w grze. Na początku go trochę nie doceniłem za pierwszym razem. A, stąd przyszedłem. Stąd jakby wyszedłem i poszedłem do tamtych drzwi. Zaraz, tylko zerknę, czy czegoś tutaj jeszcze nie ma. Bo najwyraźniej muszę wrócić teraz. Nie, dobra, tam naciskałem ten przycisk, okej. Dobra, mam 20 życia, no mam nadzieję, że się uda, szczerze mówiąc. Nawet, w sumie nawet nie będę robić quick save'a na wszelki wypadek, dopóki życia jakiegoś nie znajdę większego. Bo jestem w dość kiepskiej sytuacji. Dobra. Żeby w razie czego móc jeszcze powtórzyć tą akcję. A kto wie, może się uda, nie? Już udało nam się wychodzić z takich ciężkich sytuacji. No. O, żyćko jest jakieś. No niewiele, ale zawsze. Dobra, jeszcze się wstrzymam z save'em. Chociaż w sumie mam tego całego save'a sobie przed rozpoczęciem odcinka tego. Zaraz tylko sobie przypomnę. O, końcówka czwartego, właśnie. Dobra, no to mam takiego save'a, to ten. Walę quick save'a od razu. Najwyżej jak ten, jak faktycznie będzie tak ciężko, że aż za ciężko, no to ten, no to wtedy najwyżej się cofniemy do tego pierwszego save'a i postaram się tych przeciwników lepiej ubić. Ale myślę, że dam radę po prostu. Że nie ma co panikować. O! Fajny klimacik. Mega, mega. Właśnie dlatego zastanawiam się, Fira też będę chciał zagrać, bo Fir bardzo podobny klimat ma. Znaczy, może nie tyle klimat, bo nie chodzimy po takich industrialnych tego laboratoriach, ale generalnie jakby chodzi o to, że też jest jakby podobnego rodzaju strzelanku, taką trochę horrorowym klimacie. I ten, i ogólnie po prostu Fir kojarzy mi się z Doomem 3, no. I jest to dobre skojarzenie oczywiście, jak najbardziej. Tak samo Quake 4 mi chodzi po głowie. Bo ten, Quake 4 w sumie wygląda identycznie jak ten, jak Doom 3. Tylko, no,
O, tylko nie walczymy z piekłem, tylko z kosmitami. O. Wow, 10 HP zostało. Wiesz, w tym miejscu mogłem sobie zdecydowanie lepiej poradzić. Wezmę lepiej karabin jakoś. Tak myślę. Kurde, wystraszyłem się drzwi, myślałem, że to jakiś potwór robi. A to te drzwi się otworzyły tylko. O, tam się teraz otworzyło, tam było zamknięte ostatnim razem, pamiętam. O, i ten kor się zrobił, patrzcie, ten niebieski, a był czerwony ostatnio. No i tu było zamknięte ostatnio. O, chciałem kliknąć. O, żyćko? O, kurde, 10 HP mi, znaczy 15 HP mi dało. Ale dobra, dobra, myślę, że damy radę, no spróbujmy. Dobra, wyzwanie przynajmniej jest, no nie? Okej. Spokojnie. Spokojnie. O! Hunter, kurwa! On mi się kojarzy z tym. Huntery one się nazywały chyba? Z Resident Evil. Tego, trójki na pewno, nie pamiętam czy w dwójce były, ale na pewno w trójce były takie podobne do tego, no Hunters się nazywały, ale nie jestem w 100% pewny. Na pewno wizualnie podobnie wyglądały, nie? O, żyćko. O Jezu, jeszcze demona dali. O, tu już większy medkit. Fajnie. No i dobra, no i widzicie. Jakoś się udało, mimo początkowych problemów. Wezmę jednak shotguna. Jakoś shotguna mi się najlepiej strzela generalnie, aczkolwiek wiadomo, na większe dystanse. Ja w ogóle w grach lubię shotguny zasadniczo, ale wiadomo. Ale wiadomo jak to jest. Shotgun jest dobry tylko na blisko. O Jezu! Wiecie co? Bo ja tak strzeliłem i tak patrzę, nie wybuchło, to sobie myślę, może żółte nie wybuchają, no nie? Ale się myliłem. Widzicie, jak co robi nierozwaga z człowiekiem? W sensie autentycznie, tak strzeliłem, myślę, o nie wybuchły, to pewnie już nie wybuchają, no nie? I nagle dosłownie w ostatniej chwili, tuż przed wybuchem, zobaczyłem te płomienie. Okej. Okay. Właśnie pamiętam, że Fir miał zajebistego shotguna po prostu, taki mega, mega taki skurwiel bije po na maksa. Fajnie tego, rozpaćkowuje przeciwników na miazgę. Okej. Okay. No i jakoś taką mam manię klikania F5, w sensie ja zawsze lubię dużo quicksave'ów robić. Tak po prostu, jakoś z przyzwyczajenia. No dobra, już się rozkręciłem. Trochę takie drewno na początku zapodałem, ale patrzcie, już się coraz lepiej tego, już się coraz lepiej rozkręcam. Myślałem, że są coś wyjdzie, szczerze mówiąc. Po odgłosach. Dobra, spokojnie. Skąd on wyszedł w ogóle? Bo tak słyszałem odgłosy za mną, czyli myślałem, że stąd wyjdzie. Potem patrzę tutaj, nagle był tutaj, jakoś tak nie wiem. Nie zauważyłem nawet skąd przyszedł tak ostatecznie. Dobra, tu wezmę karabin, bo tutaj może stamtąd coś wyjść, nie? O, gruby, dawno grubego nie widziałem. Siema, gruby. Jak tam żyjesz? Dobra, tu mam jakieś maszyny. Co my tu mamy? Najwyraźniej nic ciekawego. No dziwne, że nie mogę tego kliknąć. Chociaż się spodziewałbym się, że mógłbym to zrobić. Gruby, siema. O, latareczka na dzień dobry, w główkę. Proszę. O Jezu. Kurwa, 4 HP. A tu życie jest. No te życie mogłoby być też trochę lepiej oznaczone. Wiecie, tak czasami tak narzekam, że o, szkoda, że mapy nie ma, a to, o, tutaj teraz powiedziałem, że życie nie jest dobrze oznaczone, a to nie jest dobrze zaznaczone, że można coś kliknąć.
Ale to tak, takie na zasadzie takiej, wiecie, to nie jest tak, że jak coś, nie wiem, coś moim zdaniem mogło być zrobione lepiej, to nie znaczy, że mi się gra ostatecznie nie podoba, no nie, czy coś w tym stylu. Tylko tak po prostu zwracam uwagę na takie rzeczy, że o, na przykład tutaj myślałbym, że mógłbym kliknąć, no a nie mogę ewidentnie, no nie. A w poprzednim odcinku była sytuacja, że przez przypadek zauważyłem, że mogłem kliknąć, bo broń mi znikła po prostu, jak najechałem na ekran przez przypadek. Wiecie, o co chodzi, no nie, to nie jest hejt żaden skierowany w stronę gry, tylko takie moje obserwacje po prostu. O kurwa. Dyskoteka. Pam 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 pam. Łoż ty kurwa, amunicja. Głowa! Kurde, wszedłem w ruch i chciałem iść jeszcze bardziej w prawo, tak jakby. Teraz F6 to jest quick load? Nie, F9? O, F9 albo F6 to od razu ten. Kurde, bo powiem szczerze, ten, jakby tutaj się zdarzyło coś takiego, że ja chciałem tak jakby, o załóżmy, że stoję tutaj. I chciałem bardziej jakby jeszcze tam wejść, a już w rogu byłem, no nie? Nie mogłem dalej uciec od tej kulki po prostu. Dobra, tu wyskoczy ten ziomek, ten Hunter. Kurde, myślałem, że trochę tego, że w innym miejscu wyskoczy. Aj, zjebałem. Dobra, to ładuję jeszcze raz. Jeszcze raz załaduję, zrobię to lepiej po prostu. Żeby tak głupio tutaj nie ten. Dobra, to przeładuję tego shotguna, bo też trochę poszedłem taki nieprzygotowany. Dobra, przeładujmy to. Albo w ogóle, wiecie co? W ogóle pójdę na ostro, o. O tak mu przypierdolę. No, chodź tu. A muszę wyjść trochę jednak, no. Okej. Elegancko. Teraz te główki będą, nie? Dobra, to zobaczymy, jak to się sprawdza na główki. Może najpierw jeszcze chłop zwykły, nie? A, jeszcze za mną właśnie. Wiesz? Oj! No niestety, ta broń na główki już nie jest taka dobra, bo potrzebuje rozkręcenia, o czym zapomniałem po prostu. Znaczy nie, broń jest dobra, tylko po prostu ja zapomniałem, że musi się rozkręcić ona. Okej. Mam 8 HP, kurde. Mam nadzieję, że tu zaraz będzie ten, ten administer treatment. Przydałby się w tym momencie, naprawdę. Myślałem, że tu za rogiem będzie jakoś tak. Miałem taką nadzieję. Tu nie ma. O, kurde. Security access code. Dobra, zobaczmy, może jest ten. Plasma, zaraz ktoś nazywa? Plasma storage. Zobaczmy, czy mam kod do tego. Plasma storage capacity. O. Może tu będzie kod. Known. Please make sure you lock up your test weapon and add the cabinet code into your report. Oho. A do kogo to było pisane? Do Teresy. Mam jakąś Teresę? To było pisane do Teresy. Add cabinet code, dobra. Tu znowu do Teresy. Nie widzę nigdzie kodu jeszcze. Mamy Teresę tutaj?
Grant, Frank, Markus, Duncan, nie ma. Nie ma. No to pewnie raczej nie znajdę tutaj, tak mi się wydaje, nawet nie będę tutaj szukał. Może gdzieś tu będzie jakiś PDA zaraz, gdzieś z boku. Tej Teresy, nie? Bo mi się wydaje, że jak znajdę PDA Teresy, tak obstawiam. Dobra, trochę armorków złapałem, ukrytych. Ale niezbyt wystarczająco dobrze ukrytych najwyraźniej, skoro je znalazłem. Dobra, z tym polatem, popatrzcie, mam aż 429 amunicji, no nie? I jeszcze ten, nie licząc tego magazynka, którego mam, jakby założonego. Dobra, to znajdę pewnie gdzieś tam kot, nie? Zaraz, mam nadzieję. A jak nie, no to co zrobić? Dobra, tutaj nic nie ma. O, żyćko duże. Dawaj. Może nie aż tak duże, jak się spodziewałem. Ale żyćko najważniejsze. Tu nic nie ma, okej. Dobra, idziemy dalej. Tu nic nie ma. Oj. Dobra, wezmę karabin, bo tutaj mogą być większe dystanse znowu. O! O! Azjata! O! Uważaj! Nie! No i co żeś narobił? Co żeś narobił, wąski? Rozumiem, że to pewnie nic mu nie dało mi tego kodu, znając życie. A nie, Teresa! A nie, o Boże! Ja pierdolę, ale jestem głąbem! Czemu jestem takim głąbem, powiedzcie mi? Powiedzcie mi, czemu jestem takim głąbem? Zresztą ja wspominałem, że jestem po prostu ten... Że jestem po prostu ślepym dziadem. W sensie, ja tak mówię, gdzie ta Teresa? Gdzie ta Teresa? Szukam Teresa, 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 kurwa. A ja cały czas siedzę na Teresie, kurwa, no. Masakra. To czekaj. To w takim razie ona pisała z Lloydem, nie? Mam tu Lloyda? Grant, Mark, jeszcze raz przelecę tak na szybko, bo uświadomiłem sobie swój debilizm. Nie ma Lloyda. Dobra, no ale w każdym razie tu nie ma. Ach, user data, zaraz. Web, dobra, zaraz. This is the audio log of weapon analyst Teresa Chazar, dated November 3rd, 2145. I'm pleased to report that the preliminary tests on the ammo storage in the new Mach 3 plasma gun has far exceeded our expectations. We realized a full 50% gain in the storage capacity of ammo packs as a result of utilizing techniques engineered in the Alpha Lab's molecular compactor. I believe with the ongoing compaction research, we will reach our goal of 3 times the plasma storage currently available in standard ammo packs. I would also like to mention that all of the employees here at the Enpro plant have been very helpful and quite eager to accommodate all of us. For security reasons, I've locked the plasma gun and the extra ammo in locker 063 with door code 972. End of log. Oh, szafka 63. Szafka 63, o której już dzisiaj wspominałem generalnie. To tutaj był ten. Okej, czyli one jednak wpisywają czasami kody tutaj. Kurde, no. Bo chodzi o to, że... Powiem szczerze, ja nie chcę robić takich tych, takich przystojów takich hardkorowych, no nie? Że siedzimy i słuchamy. Bo tak po tekście to człowiek poleci sobie i zobaczy gdzieś tam te numerki i tak dalej. Wiecie, o co chodzi, nie? No ale... to zaraz, bo tak, bo ona tak, do szafki 63 podała kod, ten, który sprawdziłem w ostatnim odcinku, no nie? Ale może ten sam kod tu też działa, kto wie. Zobaczmy. 972 531 666 Nie ma, dobra. No dobra, czyli ona podała kod, ale do tego, do tej innej szafki, no nie? Dobra, to nie będziemy teraz już tego szukać, no. No co poradzić, no. Nie wejdziemy w każde miejsce po prostu. Trzeba się z tym pogodzić, no.
O! Kurde, będziemy wychodzić na zewnątrz. Patrzcie, dekompresja. To jeszcze poszukajmy, może żyć tylko gdzieś jeszcze leży. W okolicy. O, jest peda... O! Może tu będzie kod do tych drzwi tamtych. Zobaczmy. Plasma Ammo Code, o! Steve Hammer, service technician. W sensie to przesłuchamy, bo jest napisane Plasma Ammo Code, a tamto to była Plasma Storage, no nie, więc na pewno tu będzie kod, no nie? Steve Hammer, service technician. Since Private Swenson wigged out, shot up that drink machine, then lit himself up with a plasma gun, we've all been a bit nervous. All of us in maintenance knew he was losing it. Finally, when that darn drink machine wouldn't accept his credits, he lost it. Started swearing up and down, and you had to redneck when that machine lit up. But before any of us could react, he fed himself enough plasma to power an office building. There wasn't enough head to clean up. Just vapor. It's a bad thing to happen to anyone. Anyway, I know with all the psych problems we've had lately, we need the additional security. But when the guards start going nuts... I don't know, all this extra weapons and ammunition. I mean, do we really need so much firepower laying around? Well, a couple of us decided to lock up all of the unsecured plasma rounds we could find. The code is 734. 734, 734. 734, 734, 734, 734, dobra. 734. Zapamiętajcie. I co, jaki był kod? O. Gruby! Co, bawisz się dobrze? Bam, 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 bam! O kurwa, to już mam na maks amunicji do tego, bo już mi nie bierze nawet tego. Dobra, to biorę, to postrzelam z tego, kurwa. Ale myślałem... O, było żyćko, dobra, bo chciałem powiedzieć, myślałem, że żyćko będzie i było. No, elegancko, dobra, 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 dobra. No, no to ten audiolog akurat przesłuchaliśmy, bo pisało ładnie tego, no nie? No, ale musiałem się o tym dowiedzieć dopiero jak doszedłem do tego miejsca, no nie? Dopiero znajdując te PDA, dopiero zobaczyłem, że tutaj jest ten log, no nie? A to Azjata, kurwa. Dobra, trudno. A nie, to nie ten Azjata. Któryś z nich? O ten. Dobra. Lecimy. O jest! No kurde! Nie szanuję tego żyćka, kurwa, nie szanuję tego żyćka. Dobra, wychodzimy. Chyba wychodzimy. Właśnie, dobra, z tego postrzelajmy. Communications transfer, maintenance and transfer station. Brzmi srogo. Mam nadzieję, że to jakieś fajne miejsce, a nie skurwiałe. Ciekawe, czy będą przeciwnicy na zewnątrz, w sumie nie pamiętam. Muszę coś kliknąć? A. O, okej. Okay. To amunicję położyli, kurwa. O kurwa! Kakademona! Znaczy kakademon. Kakodemon. Kurwa, ja zapomniałem, że w tej grze są kakodemony. Ale jestem zawiedziony, że tu nic nie ma. O, R-kanister. Jednak było, dobra. W sensie, myślałem, że jakaś amunicja będzie czy coś. Zobaczmy, co tu jest jeszcze. Teraz tu mam iść pewnie, zakładam. Co? Bo ja stąd przyszedłem. O, kolejny kanister, spoko. Teraz stamtąd przyszedłem, nie? No dobra, dobra. Tutaj chyba już nic nie ma więcej, tak mi się wydaje. O, tutaj kolejne kanistry. Dobra. Ale myślę, że już nie będą potrzebne. Zostawmy, może na później się przydadzą. Dawaj. Zamknij się. Nice. Dobra. O! Fajna broń, bardzo mi się podoba. Strzelanie z niej. No i mocna dosyć, jak widzicie. Dobra, zaraz.
Żyćko na maksa, armor, kurde, no i widzicie, no i w sytuacji beznadziejnej udało się zrobić fajną sytuację, nie? To tak, wydaje mi się, że ja tu mogę chyba wleźć, w sensie, że się powinien zmieścić? Nie. Nie. Nie, dobra. No i widzicie, zacząłem bardzo beznadziejnie, potem jakoś tak się trochę odkułem, a teraz full elegancki, wszystko, kurde, jedyne tylko czego mi brakuje to tak, dosyć mało kul mam do shotguna, mało kul do tego mam. I do tego mało. Ale dobra, ale tu mam dużo. Dobra. Już widzicie, szybko już się zużywam. Ja mam przed chwilą, kurde, fulla, a już tylko 340 zostało dodatkowego. Ale dobra broń, kurwa, nie? To coś... A, myślałem, że coś tu leży przez chwilę. O kurde. O kurde, jaki klimacik, patrzcie. Jucha, sraka, krew na ścianie. O, coś tu bije w drzwi. O, kurwa. O, kurwa. No to patrzcie, to już wygląda jak solidny horror, nie? No tu będzie jakaś ciężka walka. O, tu wyskoczył tak. Dziad jeden. Dobra. Jak Silent Hillu klimaty jakieś, kurde, wszędzie taka jucha. Jezu, jakie śmiechy. Żyjesz pewnie, co? Ale już teraz nie żyj bardziej. O kurde, mogę tam daleko iść? Bo ja chciałem zobaczyć, co w tych drzwiach jest w sumie. Dobra, pójdę na razie jeszcze kawałek tutaj. Dobra, ustawię się tak, żeby pamiętać, żeby tam... że tam idę prosto jakby. Bo chodzi o to, że ja chcę zobaczyć, co w tym drzwiach jest, no nie? Mam nadzieję, że to mnie do ślepego zaułka zaprowadzi. A jednak nie. Surface access. Dobra, słuchajcie, ja tutaj zrobię takiego save'a, takiego tak zwanego zwyklaka. Nazwę go zwykły save. I cofnę się teraz, zobaczę, co jest tam w tych drzwiach po prostu. I pamiętając, że tutaj jest takie zejście w dół, bo już tu widzę, że to jest taka sytuacja, chyba że jak zejdę w dół, to już nie wrócę. Chyba. Dobra, to w sumie, dobra, w drugą stronę zróbmy. Najpierw zaskoczę tutaj. Zobaczymy, co tu jest, bo może się okazać, że to jest tylko zamknięty ten. Myślę, że ślepy zaułek, no nie? Że nie prowadzi nas to dalej. No, a chciałbym zobaczyć, co w tych drzwiach jest jednak, mimo wszystko, nie? Nie, no nie wygląda to na ślepy zaułek za bardzo. Oj! Dobra, zginąłem. No i w sumie dobra, cofnę się na razie do tych drzwi, zobaczę, co tam jest. Bo może się okaże, że to będzie tylko takie, wiecie, wejście, jedno wejście i tyle, nie? A może nic w ogóle, tylko będzie coś łopało w te drzwi i nigdy ich nie otworzy i trzeba iść tam, jak teraz poszedłem, nie? Wiecie, to tak, no, wiecie, dla testu po prostu, no nie? Żeby tak tego... I zresztą i tak już mam wyrzuty sumienia, że w tym, bodajże w trzecim odcinku... Wystraszyłem się trochę tego wariata. Że w trzecim odcinku była taka sytuacja, że tam do jednego przejścia nie poszedłem przez ten spadek w dół, no nie? No ale już się nie wróciłem. Ja teraz chcę mimo wszystko spróbować się wrócić. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Uff! Co to było, kurwa? Z jakiejś pizdy coś wyszło. Jakiś grubas. O, to nic nie ma, widzicie? No dobra, no to w sumie dobrze. Dobra. No to przynajmniej teraz jestem spokojny, że niczego nie pominąłem jakiegoś tego. Ale to wyglądało dosłownie, jakby koleś z pizdy wyszedł. Dobra. No dobra. Lecimy. Zaraz, są te pajączki, nie? Dobra, to wezmę na razie pistolet. Dobra, zaraz będzie ich więcej, to wezmę karabin. O kurde, jakie parkury! Widzieliście parkury pajęcze?
No tu mam iść? Raz jeszcze zobaczę, co tu jest, nie? Nie mogę trochę wyczuć zasięgu tych granatów, szczerze mówiąc. Wiem, że mi się kończy tlen. Ale może zaraz będzie jakaś butla. Była, dobra. Więc, dobra, bo chciałem wziąć tutaj rzeczy jeszcze. Znaczy nie wiedziałem, że tu są rzeczy, ale tak przeczuwałem, że coś tu może być, nie? O kurwa, jeszcze windę muszę wezwać. O nie! Gdzieś tu jest jeszcze ta? Dobra, może przeżyję, może przeżyję. Dawaj, dawaj, dawaj. O, okej, okay, udało się. Udało się, aczkolwiek muszę przyznać, że trochę spanikowałem przez moment. Jeszcze ziomek, kurwa. I kakodemon. Co za impreza. Niezła impreza, kurde, przyznacie. Nie spodziewałem się takiego komitetu powitalnego. No dobra. Znowu na kolanach. Znowu mnie demony na kolana rzuciły. O 69 życia. Hehe. Dobra, przeładujmy. A tu nic nie mam. Okej, okay, dobra, z tym idę. Coś tu wyskoczy na bank. Musi. Zaskakuje mnie właśnie, że... Powiedzcie, czy grając w Duma, w tę grę właściwie, w tego Duma, nie spodziewalibyście się, jakbyście weszli po to i nagle by tutaj pojawiło się dwóch, kurde, impów jakichś, czy coś? To było zaskakujące bardzo. Elegancko. Dobra. Fajnie. Dobra, najpierw zobaczę, co tutaj jest. Żyćko widzę. To zajęcie w którymś momencie się otworzy. Może. Czyli tu mamy tak. Tu mamy drzwi. I tam mamy drzwi. I prawdopodobnie do tamtych drzwi nie mamy jeszcze dostępu, zakładam. Oj, nie to chciałem kliknąć. I też nie to odsumiem, ale już tym zabiję. Dobra. Chciałem latarkę wcisnąć, kurda, przez przypadek zamiast F wcisnąłem 4, no nie? Nie wiem, czemu tak się stało, no ale nie ma co płakać nad tym. Dobra, czy coś tu jest? Tu nic nie ma. Tutaj jest jakieś wejście. No, ale nic to dalej nie prowadzi, okej. Okay. Nie mogę gdzieś tu wskoczyć? Wygląda na to, że nie mogę. I tak. O! O, patrzcie, kolej zniknął i się pojawił znowu. Dopiero zauważył. A, to dlatego czasami mi tak zaskakiwały trochę. Tu pewnie nie mam dostępu. No, tak myślałem. No i prawdopodobnie dostęp dostaniemy o tutaj, nie? Wejdziemy do tych drzwi i tam w środku, gdzie znajdziemy te PDA niezbędne do otworzenia tych drzwi. Amunicja? O, jeszcze żyćko tam jest. Jak po nie sięgnąć? Nie mogę go podnieść. Ale dobra, tylko dwa mi brakuje do fulla już. Dobra, nie będę tutaj się gimnastykował za mocno. No i już tutaj pada, znalazłem. One pewnie mi otworzy tam te drzwi. O, kurwa, ty! Co? O, panie! O kurwa, teksańska masakra piłą mechaniczną, no. Kto by pomyślał?
Zajebiście. A w ogóle mi się wydaje, czy nie ma amunicji ta broń? Patrzcie, ja nie widzę amunicji. Czy ja mogę piłować bez końca? O kurwa, patrzcie, to brzmi jak taki dobry ten, dobry taki scratch, kurwa, jakiś trashowy. O kurwa, słucham takiej muzy. Nice. Nice. Kurwa, dobrze, dobrze, nie spodziewałem się tego. Jeszcze? O, to teraz w sumie mogę skoczyć już po te życie. Bo teraz już mi więcej brakuje. Czyli jak tu wskoczyć, kurwa, tak? O, tak, dobra. Wiesz, w sumie już powinno być tak, że już tam z dołu można by było zebrać, nie? Co myślicie o tym? Ale fajnie, spoko, że rzucili na nas dużo małych przeciwników w tym momencie, kiedy podnieśliśmy tą broń. To taki fajny ten. W sumie nawet nie przeczytałem tego PDA, kurde, ale tak założyłem, że to jaka inna opcja, no. James Holiday. Artifact Transport Concerns. Okej. Okay. What do we all those chainsaws, kurwa? We've got two shipment. Misshipped those things. I can't think of useless. I can't think of a more useless place of equipment than a chainsaw on Mars. No co ty, kurwa? Człowieku. No i patrz, jeszcze perspektywa zrobiła się taka jak w Doomie. O. Teraz, która to jest piła? O, piła jest pod zerem. Rozpoczynamy symfonię rozpierdolu. Pam, 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 pam. Dawaj demona mi na mordę, kurwa. Nawet nie widzę co robię, ale widzę juchę rozlewającą się. Dawaj demona, kurwa. O, jest. Gień, gień, kurwo, gień. Świnia. Świnio, kurwa. No. Patrzcie, jakie to OP gówno jest, kurwa, nie? Nice, zajebiście. Ale to jest OP broń, co? Dzień dobry. Kak... o kakodemonie. Ciekawe skąd taką nazwę oni wymyślili, kakodemon, nie? Tak po polsku śmiesznie brzmi trochę. Gdzieś tu świnia chodzi. O, service lift. Zdechło? Gdzieś nie byłem pewny, czy zdechło, czy przeleciało gdzieś w bok. Okej. Okay. Dobra, mogę pójść... tam nie mogę pójść chyba jeszcze, zobaczmy. Restricted access, okej. Okay. No dobrze. W sensie dobrze, że wiem, że tam nie muszę iść, tylko najpierw muszę iść w inne miejsce. O. No, to ja rozumiem. Mega mi się podoba ten dźwięk. Powiem szczerze, zajebiście mi się podoba ten dźwięk. Access locked. No dobra, czyli pewnie muszę iść tam i zdobyć akces do windy. Przytulmy się, przytulmy się! Zatańczmy tango śmierci! Rwa! No tańczmy, tańczmy! Zapraszam do tańca!
Demony proszą marinów. Demony proszą marinów do tańca. No. To i tyle? Zaraz, bo ja tak, stąd przyszedłem, nie? Dobrze, stąd przyszedłem. Tutaj zrobiłem rozpierdol, kurwa, tango śmierci. Idziemy. Zapraszam do tańca. Zapraszam do tańca, kurwa. Kurde. O. Zatańczmy jeszcze raz. Ostatni raz. Zatańczmy jeszcze raz. Ostatni raz. No. To jest to samo? Dobra, zobaczmy te PDA. Ron Ridge. Those damn chainsaws. Kurde, ale oni mają problem z tymi piłami. A co jest tak fajne? Patrzcie, jak fajnie się tańczy z demonami. Z piłą. A, zobaczmy tylko ten, jak się nazywa. Ten. Unsafe driving. Dobra. Czyli pewnie będzie mówił, że jakieś problemy są w trakcie używania tej windy, ale przekonamy się o tym empirycznie. O, jedzie. Dobra, to ja wezmę teraz broń jakąś, no nie, bo prawdopodobnie będzie do mnie coś strzelało w trakcie jazdy tą windą. To się nie zdziwiłoby mi, gdyby tak było, no nie, ale może tak nie będzie. Ale podoba mi się ta piła, powiem szczerze, ostatnio był mój ulubiony etap, a teraz, kurde, powiem szczerze, no takie mocne drugie miejsce, myślę. Może nawet, nie wiem, czy nie lepiej. O Boże, serio? Będę musiał sam ruszać tym? O Boże. A, dobra, teraz dopiero zauważyłem, że mam te. Dobra, to gdzie mam się dostać w ogóle? Reach the communication facility, service lift. No to już jestem jakby. Communication. Dobra, to gdzie ja mam iść w ogóle? Co ja mam wybrać? Dobra, wybiorę najpierw lift exit. Zobaczymy, gdzie to nas zaniesie. Tak polecimy po kolei od dołu. Dlaczego od dołu? Nie wiem, tak jakoś wybrałem. No wiedziałem, mówiłem właśnie. Kurde, no nie widzę, gdzie jest chłop. Wow. Wow, już skończ tą windą, kurde, jeździć. Powiem szczerze, strasznie dezorientujące jest to. Jak ta winda się porusza. O, potrzebuję tego. No dobra, to wiem przynajmniej gdzie jechać. Chyba. Potem chyba coś było security, nie? Powiem wam szczerze, ta winda tak jedzie, to tak, kurde, to jest takie dezorientujące trochę. Przynajmniej mnie. Tak kusi, żeby tam na dół spróbować zejść. A, dobra, przecież windę w dół mogę jeszcze jechać, nie? A tu, ale tu nie muszę. Ale kusi mnie, żeby pójść tam. Dobra, zapiszę, spróbuję. O, tu jak drabinę już zobaczyłem. Czyli prawdopodobnie nic nie zjebałem, schodząc tu na dół. Albo i zjebałem, bo winda jest tam teraz.
O! O! Tak przez przypadek zupełnie, kurde, bo ja tak poszedłem z tą drabiną na dół, potem wyszedłem z drugiej strony, się okazało, a tutaj otworzyłem ten. Akcesy odpaliłem. Zobaczcie. O, no to dobrze wyszło w sumie. Już przez chwilę myślałem, że zjebałem, ale ostatecznie okazało się, że wyszło do... O! Ale zajebiście, patrzcie, tutaj wyszedłem. Kurde, to takie uczucie trochę jak się grało w Dark Souls i nagle otwierało się jakiś skrót i okazywało się, że o kurwa, ja tu byłem już. Wiecie, o co chodzi, nie? Tak teraz się poczułem. Fajne uczucie to jest. Jedzie ta winda? O. Lift news. A, dobra, czyli muszę jednak wrócić do tej... A nie, dobra, jedzie, okej, dobra. Już przez sekundę myślałem, że ten... Przez sekundę myślałem. No dobra, czy do tego exit jedziemy? A nie, control. Ja nie wiem czemu myślałem, że tutaj pisze security. Dobra, czy do Lidl, do Lift End i tam powinno być otwarte teraz, z tego co rozumiem. O nie, spadłem! O nie, to mnie... O, ale mnie... Tam widziałem rzeczy, ja wiem, że mogę sam sterować tą windą. Ja wiem, że sam mogę sterować tą windą, ale tak sobie myślę... W sumie po co, kurde? O, tutaj dopiero... Nie zapisałem wcześniej? Aha. Dobra, to nic. Tu na szczęście nic złego się nie działo. Tu już mam maksa tego. Dobra, to nic. Dobra. Dobra, teraz zapiszę, zanim ruszę tą windą, nie? Bo tam widziałem, że tam są rzeczy i tak dalej, ale powiem szczerze, no tak... Już jak ona sama jedzie, to jest to takie dezorientujące dosyć mocno. Albo dobra. Podjadę, wezmę już te rzeczy, bo mi to spokoju nie da. O, w ogóle teraz zauważyłem, że taka patnie chmurka niebieska się pojawia. Po strzale, widzicie? O! Fajne. Dobra, podjadę, wezmę te rzeczy, bo mi to spokoju nie da. Dobra, zapiszę najpierw. Okej. Gdzie ten demon? O! To taka kolejna moja taka mikro uwaga, to jest coś takiego, że jak trafię przeciwnika, to się na czerwono ten celownik robi, nie? Fajnie by było, jakby było jakieś oznaczenie, że zabiłem przeciwnika, no nie? Bo chodzi o to, że nie ma takiego oddzielnego oznaczenia, tylko po prostu czerwone, jak to jest trafienie, no nie? A fajnie by było, żeby jeszcze, nie wiem, jakiś taki X się pojawiał czy coś, no nie? Albo jakiś dźwięk po prostu, takie chrupnięcie, pyknięcie, informujące o tym, że właśnie zabiłem przeciwnika, no nie? Jak to odwrócić? W sensie, jak kliknę w prawo, to on pojedzie w prawo? A, jest napisane rotate, dobra. Dobra. Pyk, zapisz. No i dobra, dawaj do tego exit. Exit clip. A jeszcze tu, zaraz. O nie, nie mogę zatrzymać. Już tu chciałem zobaczyć, co tu jest, bo tu chyba nie byłem. Głupie trochę, szczerze mówiąc. W sensie głupie, że nie mogę zatrzymać tej windy, bo już kliknąłem, to okej, spoko, nie? Ale że nie mogę zatrzymać jej... no nic. Bo jeszcze tam do tych drzwi bym podjechał, zobaczył, co tam jest. Jak już zobaczyłem je. O kurwa! Patrzcie! Przez przypadek coś takiego odkryłem. Dobra, bo wiem, że prawdopodobnie muszę iść do tego exit, ale tutaj odkryłem przez przypadek coś.
Okej. O! Dzień dobry. O! Czy tam otworzyłem teraz? O cholera, kurde, to w sumie dobrze, że tu poszedłem. Ja pierdzielę. Może jeszcze będą ze mnie ludzie w takim razie. Może jeszcze będą ze mną ludzie, patrzcie. Aczkolwiek muszę przyznać, że już o wielu rzeczach trzeba pamiętać. No. Dobra. Czyli tu pewnie trzeba będzie dojść w pewnym momencie. Ale tak zupełnym przypadkiem, kurwa, po prostu... Mówię, no może jeszcze będą ze mną ludzie. Ale muszę przyznać, że taka intensywna eksploracja... to męcząca jest na dłuższą metę. W tym sensie, że trzeba wszystko pamiętać. Mówię, gdyby mapa była! Mapa. Gdyby mapa była, to bym sobie wszystko elegancko zobaczył, nie? I kolejna winda, kurde, używać jej? Użyję, no. To jest jakby była mapa po prostu, tylko taka mapa, wiecie, że ona rysuje się w trakcie, jak idziemy. Że nie widzimy najpierw całego obrazka, tylko idziemy i w trakcie ona się rysuje. Trochę jak w Diablo bodajże było, bo w taki sposób mapa była zrobiona. Żeby po prostu zaznaczała, gdzie byliśmy już. Jakby rysowała się w trakcie naszego iścia, nie? Aha, dobra, czyli tutaj wyszedłem. No dobra, no to ja wracam do windy w takim razie. Wracam do windy. A, bo ja w ogóle tutaj szedłem. Tutaj szedłem tak swoją drogą, kurde, bez kitu. Tu jest jakaś drabinka? Żeby skoczyć tu na górę? Chyba nie da rady. Tutaj też windy nie mam jak zejść. No nic, dobra, nie będę ryzykował. Pójdę naokoło po prostu. Bo ja w ogóle tutaj szedłem tą windą. I wiecie, ja po drodze myślę sobie, a, włączę do góry, no nie? Bo w ogóle zaczęło się od tego, że ja chciałem pójść tu, ale pomyślałem, że pójdę tam, ale nie mogłem chyba doskoczyć, no nie, tak myślałem. No to myślę, podwyższę trochę windę i zaskoczę tutaj, ale podwyższyło mnie na tą platformę, no nie? I poszedłem tutaj, bla, 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 bla i to wszystko się rozrobiło, nie? Całkiem spoko, no nie, całkiem spoko, tylko właśnie mam zawsze takiego stresa gdzieś tam z tyłu głowy, że ten... Mam zawsze takiego stresa z tyłu głowy, że po prostu, że o czymś zapomnę, że gdzieś było jakieś przejście, no nie? W takich sytuacjach, dlatego lubię jak jest mapa, żeby tak sobie zobaczyć, że o, tutaj nie byłem, czy tam pójdę, no nie, coś w tym stylu. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Okej. No dobra, no to tak. Chcieliśmy jechać do tego. Loading to chyba była pierwsza stacja, nie? Tego. Dobra, jedźmy do tego enda już. Bo już myślę, że tutaj wszystko zrobiliśmy. No wiesz, jak coś zauważę po drodze jeszcze, to ten. Ale mi się wydaje, że już nie. Zaraz się dowiemy zresztą. No tu już jest na zielono, elegancko. O, stamtąd otwierałem właśnie. O, tam włączyłem to, nie? Okej. No i dobra. Skończyliśmy tu z windą, skończyliśmy to wszystko. I tak myślę sobie, patrzę na liczniku, już prawie godzina. No to taki dłuższy odcinek trochę, ale myślę, ale bogaty przynajmniej w zawartość. No nie, trochę potańczyliśmy, trochę pojeździliśmy windą, trochę poeksplorowaliśmy. Myślę, że fajny odcinek wyszedł, szczerze mówiąc. Jestem bardzo z niego zadowolony. Na ten moment przynajmniej. Ale zobaczymy później. Było też troszeczkę dłużyzn, ale mam nadzieję, że mi je wybaczycie. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę, jak się nie podobało, zostawcie łapkę w dół, napiszcie, co się nie podobało i co poprawić. A tymczasem uciekam. Życzę miłej niedzieli, trzymajcie się, cześć.